Styżan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Pierwsza część modernizacji węzła Kwiatowa jest już zrealizowana. Teraz trwają prace za budynkiem dworca, polegające na budowie wielkiego parkingu oraz przygotowania do budowy tunelu pod torami. Miasto wykonuje inwestycje tylko na swoich terenach, natomiast sam budynek dworca jest własnością PKP, a nie miasta. Trwają prace związane z inwestycją o potocznej nazwie węzeł Kwiatowa. Pierwszy etap składający się z modernizacji terenu przed budynkiem dworca PKP został już zakończony. Zrobiliśmy już odcinek od ulicy 10 lutego, odcinek drogowy z chodnikami, ze ścieżkami, z wnęką postojową dla taksówek. Zrobiliśmy rondo, zrobiliśmy przystanek autobusowy, miejsca postojowe przy tym rondzie, również na rowery. Dalszy odcinek Kwiatowej również został wyremontowany, a właściwie przebudowany, bo robiliśmy wszystkie sieci również na tym całym odcinku. To dopiero niewielka część inwestycji. Teraz trwają najważniejsze i najtrudniejsze prace. Rozpoczęła się realizacja wiaduktu kolejowego w ulicy Kwiatowej. Ten wiadukt będzie tak zbudowany, że wszystkie samochody ciężkie, samochody straży pożarnej, karetki pogotowia, autobusy będą mogły pod tymi torami kolejowymi przejeżdżać. No to będzie na najbliższy czas jedno z najważniejszych połączeń północnej, południowej części miasta u nas w Wejherowie. Pomiędzy budynkiem dworca a drogą krajową nr 6 trwa również budowa parkingu wielofunkcyjnego na około 135 miejsc postojowych. Teren wokół budynku dworca realizowany jest dzięki staraniom władz Wejherowa, natomiast sam budynek dworca nie jest własnością miasta i wszelkie decyzje co do jego modernizacji należą do zarządcy budynku, czyli PKP. Układ drogowy przed dworcem, czyli te ulice, ronda, ścieżki, wiadukt kolejowy i parking należy do miasta. Natomiast roboty na dworcu prowadzone są przez PKP. Jest to budynek, który należy do PKP. PKP ogłosiło przetarg na prace projektowe. PKP powinno zrealizować inwestycje. Zakończenie wszystkich prac związanych z węzłem Kwiatowa zaplanowano pod koniec 2019 roku. Koszt całej inwestycji to 33 miliony złotych, z czego 18 milionów stanowi dofinansowanie unijne. Wandale zdewastowali kaplicę na Kalwarii Wejherowskiej przy ulicy Roszczenialskiego. Przy kaplicy Wniebowstąpienia i Ogrójca stłuczone zostały reflektory podświetlające kaplicę. Na kaplicy grobu Matki Bożej zniszczono dachówkę, zaś na ścianach umieszczono wulgarne napisy. Strażnicy miejscy ustalili na szczęście sprawców. To nieletni. 5 i 13 czerwca bieżącego roku doszło do dewastacji obiektów na Kalwarii Wejherowskiej przy ulicy Roszczenialskiego. Nieznani przez kilka dni sprawcy najpierw uszkodzili dwa halogeny podświetlające kaplicę przy ulicy Roszczenialskiego, a po kilku dniach kolejnych 6 halogenów. Uszkodzone zostały również dachówki i popisana elewacja. 15 czerwca na podstawie dokonanych oględzin zapisu miejskiego monitoringu wytypowaliśmy sprawców tej dewastacji. Okazuje się, że są to dzieci w wieku od 9 do 11 lat. Początkowo myśleliśmy, że dewastacji dokonano w porze wieczorowo-nocnej, bo po zbiciu halogenów system świetlny zaczął, że tak powiem kolokwialnie, szwankować. Zaczęły się one zapalać, gasić i byliśmy przekonani, że sprawcy właśnie w tym czasie byli na Kalwarii Wejherowskiej. Natomiast zapis z miejskiego monitoringu jednoznacznie pokazuje, że dewastacji dokonano 5 i 13 czerwca w godzinach popołudniowych. Pomimo iż miejsce jest monitorowane, to nie wszędzie sięga oko kamery. Na szczęście część dewastacji wyraźnie udokumentowała kamera. Na tej podstawie Straż Miejska wytypowała sprawców. Zarządcą Kalwarii jest Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, który straty wycenił na ponad 20 tysięcy złotych. Na koszt ten składa się demontaż i montaż 8 halogenów, to kwota 16 tysięcy, naprawa dachu 2,5 tysiąca oraz odmalowanie elewacji w kwocie 2 tysięcy złotych. Ponad 150 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami aktywnie uczestniczyło w imprezie sportowo-rekreacyjnej na terenie Środowiskowego Domu Pomocy w Wejherowie przy ulicy Odrębnej. Głównym organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przystanek w Wejherowie.
Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych jest wydarzeniem skupiającym osoby z różnymi dysfunkcjami, zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi. Dzień Sportu ma integrować, bawić i sprawić, żeby podopieczni mogli wykazać się swoimi umiejętnościami. To są takie konkurencje na rozruszanie, na zintegrowanie uczestników, na poznanie się nawzajem. Nie wszystkie są typowo sportowe, ale są też takie, którym podołają wszyscy, więc dopasowujemy się do wszystkich, do możliwości wszystkich osób, też mimo różnych barier i przeciwności, tak żeby każdy podołał. Wydarzenie integruje podopiecznych z różnych placówek, zarówno tych znajdujących się na terenie powiatu, jak i poza granicami wejherowskiego samorządu. Podopieczni domów pomocy społecznej z Wejherowa, warsztaty terapii zajęciowej z Pucka, z Wejherowa, z Lubiatowa. Mamy środowiskowy dom z Gdańska, także jest wiele ośrodków, no nie tylko z naszego powiatu. Oprócz różnorakich konkurencji sportowych przygotowano kawiarenkę oraz stoisko z rękodziełem. W imprezę zaangażowali się także wolontariusze skupieni wokół Stowarzyszenia Przystanek, a także rodzice. Wsparcie przekazał powiat i miasto. Gośćmi, którzy aktywnie współgrali z osobami niepełnosprawnymi, byli sportowcy, m.in. strongman Mateusz Ostaszewski oraz członkowie Wejherowskiego Klubu Kultury i sportów siłowych Apollo, a także instruktorzy świata tańca. Niestety rośnie plaga oszustw na tak zwanego wnuczka. Oszuści podają się za krewnych z rodziny, pracowników instytucji państwowych i tym samym próbują wyłudzić od osób starszych i a nawet od osób w średnim wieku znaczną kwotę gotówki. Na pracownika różnorakich instytucji, takich jak ZUS, administracja, MOPS czy pogotowie energetyczne, to sposoby działania przestępców, których celem jest oszukanie osób starszych, a formy ich działania mogą być różne, począwszy od tak zwanego wnuczka na siostrzeńca czy też bratanka, a nawet na funkcjonariusza. Tutaj oszuści w ten sposób działają, że jeszcze cały czas korzystają ze starych książek telefonicznych, patrzą na numery telefonów, na imiona, dzwonią pod numer i słuchają po prostu, jaki głos usłyszą w słuchawce. No i wtedy też zaczyna się rozmowa. Po pierwsze mówią babciu, dziadku, na przykład to ja, twój wnuczek. I wtedy ta babcia mówi imię wnuczka i ten mówi tak, tak, to ja babciu. I w zasadzie oszust, nie znając imienia wnuczki czy wnuczka, uzyskuje te informacje od tych właśnie osób, które są potem oszukiwane. Oszuści nie zawsze działają telefonicznie. W wielu przypadkach osobiście pukają do naszych drzwi i przedstawiają się jako pracownicy administracji budynku, wodociągów czy innych instytucji. Takie próby również odnotowaliśmy na terenie naszego powiatu. Tutaj było to wejście na przykład na hydraulika albo właśnie na pracownika socjalnego i sytuacje przedstawiały się w ten sposób, że zazwyczaj pracowników było dwóch. Jeden wchodził niby spisywać liczniki, sprawdzać, czy dobrze funkcjonują, bo mówił, że jest jakaś awaria i muszą to wszystko poustalać. Natomiast drugi z rzekomych pracowników wchodził dalej do mieszkania i po prostu sprawdzał szuflady, różne miejsca i zawsze dochodziło do kradzieży już tutaj na miejscu pieniędzy z jakiejś właśnie skrytki tej osoby pokrzywdzonej. Pamiętajmy, żeby nigdy nie przekazywać gotówki osobom trzecim. Zadzwońmy najpierw do rodziny lub na policję. Jednak zanim wykręcimy numer policyjny, należy wcześniej rozłączyć się z rozmówcą. W przypadku niezapowiedzianych kontroli rzekomych pracowników jakiejkolwiek instytucji należy pamiętać, że nie musimy nikogo wpuszczać do mieszkania. Wcześniej warto skontaktować się z ową instytucją, ale nie pod numer wskazany przez osoby czekające przed drzwiami. Za nami uroczyste rozstrzygnięcie konkursu literackiego, fotograficznego i plastycznego związanego ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Śladami starej pocztówki czy Mała Ojczyzna bohaterem literackim 100 lat minęło. To motta konkursów o charakterze literackim, plastycznym, a dokładnie związanym z utworzeniem muralu oraz konkursu o charakterze fotograficznym. Rozstrzygnięcie i prezentowanie prac miało miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy 3 Maja w Wejherowie. Wydano także okolicznościowy almanach pokonkursowy. W kategorii literackiej zwyciężył Krzysztof Szkurłatowski, Franciszek Formella oraz Olivia Lejman. W kategorii fotograficznej laureatem zostali Sebastian Mitroszonka i Dominika Milewczyk. Natomiast w kategorii dotyczącej muralu pierwsze miejsce zajęła również Dominika Milewczyk. Na placu Jakuba Wejchera odbyły się obchody święta jednostek garnizonu Wejherowo, które zwieńczone zostało musztrą paradną pod oddziału z batalionu dowodzenia MW.
wydarzeniach to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.